na niebie. Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Boże Narodzenie, noc wigilijna puka w okno, a ja tak bardzo się śpieszę i szukam gwiazdki tam wysoko, tej pierwszej, najważniejszej. Choinka barwami się mieni, a ja rozmyślam, bo nie wiem, co gwiazdy zapala w przestrzeni, miliony gwiazd na niebie. Kiedy człowieka kocha człowiek, to rodzinne szczęście jest blisko, dlatego wraz z rodziną powiem, dzięki Ci Panie za wszystko. Kiedy pierwsza gwiazdka wyśnie, drzwi otworzą domu mego, przybądź do mnie, miły Jezu, pracy nieba wysokiego. W moim domu, w moim sercu, ani chłodu, ani gniewu, przybądź do mnie, miły Jezu, dam Ci gwiazdę prosto śniegu. Już choinka wystrojona, kolorowa cała świeci, przybądź do mnie, miły Jezu, do mnie i do wszystkich dzieci. Wigilia to szczególny wieczór, w którym każdy może ujrzeć migocące gwiazdy nad czytelnką betlejemską, ciepło polskich kolęd, dotyka i nobilituje każdego człowieka. Jest to muzyka płynąca prosto z serca, czytelna dla każdego. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie w gniazdach wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwszy przekazując uczucia w tym chlebie. To właśnie tego wieczoru, gdy wróci śnia gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, serce złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, poddając tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.